Czerwoni? Czerwoni zawsze wygrywają. Tak. Gdzieś czytałem jakieś takie, nie wiem gdzie to było, chyba na Golu nawet, lata temu. Badania ktoś przeprowadził, badał rozgrywki sieciowe w różnych grach, takich wiecie, multiplayerowych i spodziewałem właśnie na czerwonych i na niebieskich i statystycznie zawsze więcej wygrywają czerwoni, pomimo zmiany, nawet jeżeli ta sama drużyna przejdzie na niebieską, to przegra, prawda? Bardziej prawdopodobne to jest. Statystyka, to jest ciekawe. Przecież... O, tu jest taki duży pan. Czerwoni mają więcej agresji. Toś strasznie coś szumi. Wiecie, ktoś ma mikrofon zaszumiony nieprawdopodobnie. Może ty? No nie, ja wszystko słyszę czysto. To by wychodziło na to, że ja strasznie znowu? Szumi, nieprawdopodobnie. Ja nie wiem, czy ja ostatnio coś... Ja nie słyszę szumu. W końcu mi się nie podziało z mikrofonem, wiesz? Z kablem, bo kabel był wiecznie narażony na nadepnięcia i na jazdy fotelem. Wiecie, jak ja się to zastanawiam jest nad kupnem mikrofonu jakiegoś takiego poważniejszego, który się nada do nagrywania materiałów na YouTube. Wiesz, tu już tu sporo wydałeś kasy, chciałem zauważyć. Nie, według mnie bez sensu, Simbad. Kup sobie po prostu dobre sławki z dobrym mikrofonem. Wyobrażacie sobie, mam kreatywy Fatality, one nie są dobre, ja wiem o tym, że to jest dziadostwo. Ale... Nie no, ja ich używam od tak długiego czasu i naprawdę nie narzekam. I są pancerne, naprawdę, to co one już przeszły. Ja mam Senki HD 201 chyba. I mikrofon z Armana, zgadłem? Tak, oczywiście, polecany wszędzie zestaw. Tak, znany z Gola. Najlepiej kupić tego z Samsona G-Tracka za 500. Ale to jakość tego dźwięku. Nie, to jest przegięcie. Naprawdę, słuchajcie, że to tak słychać. Tak. To... Product placement! Coś tam. Niesamowity product placement widziałem ostatnio, czy właściwie w każdym odcinku Castla. Tam jest niesamowite, to po prostu Windowsa jak propagują market Windowsowski albo iPhone'a. Tak, okropne to jest. Niedługo to się pojawi w Mad Men, w nowym sezonie podobno też ma być bardziej jakoś tak mechanicznie to. Czy więcej po prostu tego być. Jakoś sobie nie wyobrażam iPhone'a albo Windowsa w Mad Men. Oni będą mieli Linuxy. Jakieś wódki i papierosy, jak podejrzewam bardziej. Zresztą cały ten... No. O, wódka Sobieski, własności tego. Cały ten serial to jest jeden wielki product placement tak naprawdę. Ludzie, mówić! My to nagrywamy! Jeśli nie, staram się kupić cisza pełna skupienia, właśnie. Tak. Jesteśmy zresztą... O, cześć! Nie oszukujmy się, amatorami, to jest pierwszy wspólny materiał, to... Będzie trochę niedoróbek, będzie trochę głupot. Kto jest amatorem, to jest amatorem. Ja na pewno jestem amatorem. Powiedzcie mi, co to są za... Dla mnie tajemnicą jest ten hood jeszcze cały tutaj. Pod kredytami widzimy coś takiego Ready Cousin. Co to jest? Nie patrzyłem się. Jakieś wyzwania w stylu tych z Call of Duty. Takie perki. Ale nigdy z tego nie korzystałem, ale widziałem jak ktoś coś takiego wzywał. Jakieś tutaj supply dropy, coś ten deseń. No. Tylko mi się nigdy nie udało tego uaktywnić, nie wiem. Nie wiem więc jak to działa.
Ale zauważyliście, że kredyty dostajecie też za jazdę na nartach? Tak, tak. Im szybciej, i lepiej, tym więcej. Rzeczywiście mam... pod trójką jest jakaś taka dziwna broń. O. Już mam. Ale to nie działa u mnie. Musisz mieć podświetlone, które... Mogę supply drop zrobić za 2K. Ła, patrz, to za kredyty. No. Odkrywanie tak tajemnic tej gry z wami jest przywilejem. Jeszcze robienie tego na żywo... O, tak, to zaszczyt. To zaszczyt, tak. Małyż skaczesz. Spróbuję to wezwać. O, ja... Pojawiają się... Wezwać. No. Wzywam. O, widziałem, że wzywałeś. Pojawiają się ten tooltipy po prawej stronie czasami, ale nie mogę tego przeczytać w ogóle, bo... Wezwałem po prostu zwyczajne uzupełnienie amunicji. Te takie platformy, które się pojawiają domyślnie, już na starcie gry. I wezwałem taką sobie. Nie wiem, czy ja dobrze czuję ten tryb. Powiedzcie mi, jeżeli my trzymamy flagę, to oni szybciej tracą fragi, nie? Czy tikety, jak to nazwać. Ja wyszedłem z założenia, że tak jest, ale nie mam pojęcia do tej pory, czy rzeczywiście tak jestem przekonany, to że to działa. Jest. Musi to tak być po prostu. O, jedzie tutaj pan z flagą. Aj. Możemy w sumie jeszcze obczaić klasycznego Capture the Flaga, prawda? Jak to tutaj wygląda? Możemy. Co, wychodzimy? No, spróbujmy. To może dobra, zmieniajmy, ja no. Dobra, i wybieram Capture the Flag. Strasznie ktoś szumi. Ja słyszę. Nie, to nie jestem ja. Chociaż... Ale unlocki widzę są drogie, ale złoto na przykład w tej chwili można zdobyć za dopisanie się do profilu facebookowego, chyba 250 gold dają. Czego wy nie zrobicie? Znaczy poza tobą, Narwo. Jesteśmy uczciwi. Teraz zobaczymy. U mnie jesteś online. Kurwa, ja już nie zdążę w to zagrać, bo ja jutro już się zbieram. Szkoda. Nagrywamy, chłopaki. Dobra, jedziemy. To co, dołączamy za tobą? Ja tak, dołączcie, no. O, jak to ładnie. W końcu masz swoją trawę. No ale, no to ale popatrz, jak ta trawa wygląda. Taka gładka jak... Jak wiesz co. Wiem, ale nie możemy używać wulgarnych słów. Jak pupcia niemowlęcia. Niech tak i będzie. A nie bądźmy też XIX-wieczni. Czerwoni? Jak tyłeczek elfy i panny. Dobrze. Czerwoni? What? Tak, czerwoni. Nie, czerwoni. Ja nie wiem. Ja też jestem czerwonych. Ja też. Ja nawet nie wiem. Ja też. Gdzie oni są? A tam są. No to ja teraz nie mogę do nich dołączyć. Dopóki ktoś nie dołączy do żółtych. Ujeju. Podpowiedź, nie zbliżajcie się do wieżyczek. Za te szumy, ten materiał chyba będzie do niczego, bo przez te szumy. Ja nic nie jestem w stanie na to poradzić, jeżeli to ja. No nie przejmuj się. Nie miałem do tej pory tego problemu. Przecież a nie ja. Spokojnie. Ja pierdolę, przecież o, przepraszam, musicie to wyciąć. Kupiłem nowy mikrofon, który miał tutaj zostać w domu. Spróbuję go podpiąć. No i teraz może. Dobra. No i co? Mamy Capture the Flag, mamy statek bazy. Nic ciekawego się nie dzieje. No, nudna ta gra troszkę.
Właśnie w ogóle się nie da grać drużynowo. Brakujesz mi takiej dynamiki jak na przykład w Team Fortress. No nie? O, nie było czegoś teraz przed chwileczką. Znaczy, mam na myśli szum. No a co, słychać mnie? Słychać się. No to chyba kwestia mikrofonu rozwiązana. No, wraca ten szum coś. Nie, już jest okej. Okay. To może też być wina Skype'a i mojego marnego dzisiaj połączenia internetowego. No powiedz mi, co ty włączyłeś teraz, jakiś inny mikrofon? Tak. Ciekawe. Ja powiem ci, że ja znowu spróbowałem tej aplikacji, nie? Która działa jak mikrofon na iPhone'ie i jestem zaskoczony. Ponieważ. Jakością, tak? Tak, jakością. Teraz nie mam jej włączonej, ale... Tak, tak. Generalnie smartfony mają dobre mikrofony bardzo. Znaczy zależy które. Nawet iPhone'y mają, więc praktycznie wszystkie już. Aha. Dobrze, że mi powiedziałeś, że nawet one... Gdzie jest flaga? Bo jestem w bazie. Ichniej i nie widzę. No właśnie, zwiedźmy może sobie bazę. O, jestem za tobą. Ilu? Cześć. Stój. Ciekawe, stój. Czy jest to jakaś klasa, która potrafi robić jak inżynier, jako inżynier? Chyba tak. Tak, bo widziałem raz, jak Biscuit coś zbudował. No to ja właśnie mogę budować takie rzeczy. Każdy z nas. W sensie takim, no, że mamy ten pistolecik. Oj. Cieniutko. Już próbuję wrócić. Zepsujmy mu to. Wiesz co, potrzebuję amunicji. To wracasz do głównego tego statku. Nie. Już mam. No to jakiś pan miły. Zamiemy się nim? Skąd wiesz, że nie miły? Może się może tym... podejść, zapytaj się. Rzuca we mnie bełtami. Wiesz co, ja zrzucę tutaj ten nasz... Nasz... nie, okej. Diamond Sword has our flag. Tutaj gra wymaga dużo celowania, on wyląduje teraz tutaj. No takiego. Tak, dokładnie. Na zasadzie obliczenia trajektorii, nie? Tak. Czy wiesz, szybko się tego uczysz. Jak się grało w Quake'a. W Unreal'a, no. Unreal'a. Nie. Co chcesz od Unreal'a? Znakomita gra. Czemu wy w ogóle w trójkę Unreal Tournament nie graliście? Wiesz co, było dużo innych gier wtedy, kiedy ją dostałem taką oryginalną, nie? Na przykład... O! Ej, to jest bez sensu, ja nie mogę cały czas dołączyć do waszej drużyny, bo jest więcej graczy w czerwonej i... Bo czerwona zawsze wygrywa. Whatever, ale chciałem z wami zagrać, to jest nie fair. Widzisz, na tym polega matchmaking. Dobrzy gracze idą do dobrej drużyny, słabi gracze ze słabej drużyny. Dziękuję za wyjaśnienie. To jest wspaniały insight w tą kwestię. Bardzo proszę. Co się... Nie wiem, gdzie jest ta flaga tych gości. Czekaj, ja się widzę znaczek flagi.
Ona nie jest przypadkiem tam na tej pierwszej w platformie, tak na środku? Nie, pierwszą ich flagę mam ja. Oni mają chyba naszą. To poczekamy tutaj i to jest, kto to jest? A to jesteś nie ty? Bo nie masz zielonego znaczka. Dobra, skończyłem się cierpliwość, dołączam do przeciwnej drużyny. No i dobrze. See if I care. Ej, a nie jest tak, że jak jesteście moimi friendsami, to mi was też pokazuje w innym kolorze. O, już koniec. Niestety, nie wiemy. Chyba nie, niestety. Gdzie to zastanawiam się, czy poświęcę tej grze jeszcze jakoś tak więcej czasu. Ja na pewno nie dlatego, że mam inne rzeczy do roboty. No nie, ja też nawet jakbym miał taką możliwość, to raczej bym się nią dużo nie interesował, szczerze mówiąc. Aczkolwiek jest warta zerknięcia na nią, przyjrzenia się, z racji, że to free to play. Nie, no na pewno ciekawszy materiał byśmy nagrali z Battlefielda, nie? Tam jednak te akcje drużynowe są takie bardziej widowiskowe. Najlepiej było, gdybyśmy trafili na Battlefielda i byłoby coś śmiesznego, by to puścili jako viral. No, na pewno byłoby to fajne, ale... Milion wyświetleń. Tak jest. Ale my nie jesteśmy konformistami, tylko sami staramy się wyznaczać trendy. Czerwoni. Udało mi się tym razem.